Cześć, witam. Nie wiem jak u Was, ale mój zajączek był w tym roku dla mnie bardzo łaskawy. Za chwilę przekonacie się, jakie to prezenty od niego otrzymałam. Odkładam zajączka. I teraz, to jest zakup mój za pieniądze. Słownik polsko-ukraiński i ukraińsko-polski. Ponieważ będę uczyła, może jak ten film już jest na kanale, to już uczę języka polskiego uchodźców z Ukrainy, którzy tu w Międzyrzeczu się zatrzymali. To są osoby dorosłe. Chętnych do nauki języka polskiego jest około 200 osób. No a więc, oczywiście nie sama będę uczyła, ale no jakieś parę grup pewnie tak. I dlatego zainwestowałam w tę pomoc dydaktyczną. Życzcie mi sukcesu, no ponieważ mam trochę stresa, co innego uczyć Polaków polskiego, a co innego uczyć obcokrajowców polskiego, w czym nie mam żadnego doświadczenia. A więc to była dydaktyczna pomoc, a teraz od zajączka. Taka przepiękna okładka. Siostrzane dzwony, Lars Mytting. Pierwszy tom bestsellerowej trylogii. Pisze, tak, co tu mamy, ja już wiem, odkąd najstarsi mieszkańcy Budangen sięgają pamięcią, nad wioską rozbrzmiewały siostrzane dzwony. Jeżeli ktoś czytał, to proszę o wskazówki, a jeżeli nie, no to na pewno relację moją dostaniecie, ponieważ treść zapowiada się bardzo ciekawie. Następna książka z interesującym i tytułem, z którym się zgadza. Tak ona wygląda, czyli Bankructwo polskiej inteligencji. Napisał Aleksander Nalaskowski. No i właśnie tytuł, jak mówię, jest mi bliski, bo uważam, że takie zjawisko istnieje. Natomiast ten autor, kiedy tak sobie przeczytałam tutaj pod jego fotografią, okazał się trochę dziwny, ponieważ z powodu swoich przekonań i poglądów prześladowany przez środowiska LGBT, władze macierzystej uczelni oraz organizacje lewicowe. Macierzysta uczelnia, czyli Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, nawet zawiesił tego profesora w zajęciach, czyli nie prowadzi zajęć, więc jestem trochę zaniepokojona, ale kiedyś w jakimś tagu mówiłam, że czytam książki nawet tych ludzi, z których poglądami się nie zgadzam. No więc zobaczę, co tu profesor wymyślił. Bankructwo polskiej inteligencji. Czy wy też uważacie, jaki jest wasz pogląd na temat kondycji polskiej inteligencji tu i teraz? Następnie Susanna A. Buschitz, Pamięć jest naszym domem. Niezwykłe świadectwo pokoleń naznaczonych Holokaustem. Czyli przejmujące wspomnienia urodzonej w Polsce pod koniec I wojny światowej Romy Talasiewicz A. Buschitz, Żydówki, która dorastała w Warszawie i chyba też jej córki, obejmująca 4 dekady opowieść. A teraz, co tam? Powieść powieściowa. Rzeka. Michael Neil. Rzeka nadaje kształt wszystkiemu, co napotyka na swej drodze. Rzeka to coś więcej niż miejsce, to sposób życia. Jako dziecko Gabriel Clegg przeżył śmierć swojego ojca, który podczas ratowania niedoświadczonego kajakarza stracił życie w nurtach rzeki. Teraz co? Państwowy Instytut Wydawniczy plus minus nieskończoność. Taka seria. Znałam ją z białą okładką, a tutaj jest taka fioletowa okładka. Ronald Ingelhardt i Pippa Norris, Wzbierająca fala, ale jest jeszcze podtytuł. Podtytuł brzmi Równouprawnienie płci, a zmiana kulturowa na świecie. Bardzo jestem ciekawa tej książki, wiele się o tym mówi. Ja nie za bardzo w temacie jestem, no ale chciałabym poszerzyć swoje horyzonty. A więc Ronald Ingelhardt i Pippa Norris, Zbierająca fala, Równouprawnienie płci w kulturze. Tu widzę Samuela L. Jacksona na okładce.
Walter Mosley, Ostatnie dni Ptolemeusza Greya, czyli pewnie jakiś serial był. W wieku 91 lat Ptolemeusz Grey jest człowiekiem zapomnianym przez świat, przyjaciół, rodzina, nawet siebie samego. Zamknięty w czterech ścianach mieszkania, pogrąża się samotnie w demencji. Pewnego dnia na pogrzebie siostrzeńca spotyka 17-letnią Robin i doświadcza znaczącej zmiany w głowie, w sercu i w życiu. Może serial oglądaliście albo czytaliście książkę, to dajcie znać. Wszystkie barwy roku. Kolorowa książeczka, taka wiosenna, właśnie na teraz. Wyjątkowe opowieści na 12 miesięcy. Dzień babci. 12 opowiadań, 12 historii, które bawią, wzruszają i zmuszają do refleksji. Mieszanka stylów sprawia, że każdy czytelnik znajdzie tu coś dla siebie. Aż się boję. Polskie pisarki w szczytowej formie. O, no to zobaczymy. A jakie to polskie pisarki? Czekajcie, może znacie. Już wam mówię. Hanna Greń, Edyta Świątek, Anna Klejzerowicz, Hanna Urbankowska, Iwona Walczak, Iwona Czarkowska, Karolina Kubilus, Iwona Żytkowiak, Monika Orłowska, Joanna Sykut, Joanna Kruszewska, Magdalena Kawka i Magdalena Hajles. Więc możecie mi dać znać, oczywiście. O, tutaj sobie taką ciekawostkę poprosiłam od tego naszego, mojego zająca, żeby mi przy... Najpierw tytuł. Rozprawa Alfreda von Seefelda, Jarosz i jarstwo, wegetarianizm, przyczynki do nauki i o pożywieniu wyłącznie roślinnym, jako jedynym środku wyzwolenia się od chorób fizycznych, moralnych, społecznych, słowem odrodzenia się rodzaju ludzkiego. To jest XIX wiek i to jest reprint tej rozprawy z XIX wieku, tak. Słowo wstępne, no ja jestem ciekawa, co wtedy już sądzono o wegetarianizmie. A teraz książka, klasyk no światowy. Ja znałam tylko fragmenty i cieszę się, że ten, jak on tam ma, Zajączek zdecydował się, żeby mi podarować całość. To jest François Rabelais, Gargantua i Pantagruel. Gdzie drugi tom? O, tom pierwszy, drugi i trzeci oraz tom czwarty i piąty. Oczywiście koniecznie mi napiszcie, kto przeczytał całość, bo no muszę to zmęczyć, żeby nie było tak jak z, wiecie z kim, z Joyce'em i z w poszukiwaniu straconego czasu. Czyli co? No klasyka, no po prostu, co mam powiedzieć? Obfitą i niewyczerpaną jest dobroczynna beczka, z której czerpie już tyle wieków i pokoleń, a mocny i orzeźwiający jest jej trunek. Z jednym Szekspirem da się porównać szerokość i rozległość rebelowskiej fantazji. No i co? No nie pytam, czytać czy nie czytać, bo na pewno przeczytam i na pewno w tym roku składam solenną obietnicę, a więc przepiękne wydanie Gargantua i Pantagruel. Dom Ojców, Andrzej Muszyński, wydawnictwo Czarne. Ta opowieść to podróż do świata naszych przodków, tych, których pamiętamy i tych sprzed setek tysięcy lat. W południowej Polsce odnaleziono liczące nawet do 500 000 lat ślady protoplastów współczesnego człowieka. W jednej z jaskiń Jury Krakowsko-Częstochowskiej pozostałości po przedstawicielach kultury magdaleńskiej. Ten autor jest mi znany z książki Pod Krzywdzie, która bardzo, bardzo mi się podobała, dlatego zdecydowałam się na zakup tej właśnie pozycji. Mam nadzieję, że spełni moje oczekiwania. O, z tego się bardzo cieszę. Ty, zającu, wiedziałeś.
To jest Wiesław Myśliwski. W środku jesteśmy baśnią. Autoportret mistrza. Tom ukazuje się z okazji 90. rocznicy urodzin. Znalazły się w nim zarówno teksty jego publicznych wystąpień, w tym najsławniejszy esej, Kres kultury chłopskiej, jak i wybrane przez autora wywiady. No bo Wiesław Myśliwski zaliczany jest do literatury chłopskiej w Polsce wraz z Marianem Pilotem i innymi. No więc no, to będzie na pewno uczta intelektualna. Co tam? Piotr Osenka, My ludzie marca. Autoportret pokolenia 68. Co ja tam wiem? No dziady, Mickiewicz, rozruchy. Tak jak chyba w całej Europie. Ale my oczywiście byliśmy inni, o co innego nam chodziło, a o co? To mam nadzieję, że dowiem się z tej książki. I teraz mój osobisty zakup, bo nie zdążyłam Zającowi o tym powiedzieć. To jest pewna seria, która się będzie ukazywała w wydawnictwie Replika. Słodziaczek, co? Słodziaczek słodki. To jest seria klasyki literatury i oni zaczynają od Thomasa Hardiego, Tessa d'Uberville, Historia kobiety czystej. Wydawnictwo Replika. I pakiecik, bo zaraz Wam pokażę drugi tytuł z tej nowo ukazującej się serii, Charles Dickens, Wielkie nadzieje. I obie, ten pakiecik kosztował mnie 70 zł. Przełożył Antoni Mazanowski, Replika, więc będę sobie kolekcjonowała tę serię klasyki. No oczywiście mam, posiadam, czytałam, ale pięknie się prezentuje. Wiem, że inne wydawnictwa też takie serie wypuszczają, Jane Austen, literatura wiktoriańska i inne, no ale tutaj była taka przystępna cena. Poza tym te książki lubię, więc Zając nie musiał dźwigać, bo sobie sama kupiłam właśnie taki pakiecik. O. I to wszystkie moje zającowe prezenty. A jak tam u Was? Zajączek pytam, co też Wam on przykicał? Co? Pozdrawiam słonecznie, bo wiosna w pełni u mnie za oknem. Mam nadzieję, że będzie coraz wspanialej, coraz cieplej, nie tylko w powietrzu. O, ten jak on ma, bez już pączkuje. W powietrzu, ale w Waszych sercach, duszach i umysłach, czego sobie i Wam życzę. Dziękuję, do zobaczenia.